Cześć, tu Dominika z Najlepsze Foto. Dziś kolejny wywiad. Moim i Państwa gościem będzie Marcin Dobas. Podróżnik, fotograf, pasjonat dzikiej przyrody. Marcinie, jak jeszcze można Cię określić? Ja myślę, że to dobrze określa. Znaczy podróżnik wydaje mi się, że jest też troszkę słowem na wyrost. Przede wszystkim fotograf, a że z branży fotografii podróżniczej i przyrodniczej to jakby podróżowanie i bycie pasjonatem dzikiej przyrody jakby łączy się w całość. W wyniku tego, że cały czas podróżujesz, to nie możesz usiedzieć na miejscu, wszędzie Cię pełno, podróżujesz z jednego miejsca w drugie. Powiedz, jak to się stało, że rozpocząłeś swoją przygodę z podróżowaniem? Jak rozpoczęła się Twoja życiowa fotowyprawa? Po pierwsze, w jakiś sposób wynika to z pasji, którą zarazili mnie rodzice, więc myślę, że to ma olbrzymi, kolosalny wpływ. Samo podróżowanie takie z aparatem fotograficznym na dobre rozpoczęło się podczas studiów. Znaczy studia były studiami terenowymi, ja studiowałem geologię. Studiowałem długo, bo 10 lat, więc przez te 10 lat był czas na to, żeby jeździć w różne zakątki Europy czy świata. Z jednej strony geologicznie, jakby poszerzając wiedzę geologiczną, ale z drugiej strony już wtedy zawsze z aparatem fotograficznym, z myślą o tym, żeby przygotować pokazy slajdów, później prezentowane i tak dalej. Więc pasja, natomiast na dobre rozkręciło się w czasach studenckich. Twoje sprawne oko doceniło National Geographic Polska. Powiedz, kiedy rozpocząłeś z nimi współpracę? To jest pytanie na tyle trudne, że nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć z marszu, ale trochę wody już upłynęło. Z nowych rzeczy, którymi też myślę, że już oficjalnie mogę się pochwalić, w zeszłym roku podpisałem umowę z waszyngtońskim National Geographic na współpracę w zakresie jakby fotograficznym, czyli między innymi będę reprezentowany przez agencję Nat Geo Creative, co też uważam za kolosalny sukces. No i to jest takie najświeższe wydarzenie, jeżeli mówimy o samym National Geographic. To nasze gratulacje. Cieszymy się bardzo, a teraz powiedz nam, jaka była Twoja najciekawsza fotowyprawa, którą uważasz za najbardziej taką odkrywczą i ekscytującą? Ciężko chyba powiedzieć, bo każda jest w jakiś sposób inna. Jeżeli mówimy o... Bo te wyjazdy też są podzielone na trzy części, czyli są wyjazdy stricte prywatne, gdzie ja staram się realizować jakiś pomysł. Są wyjazdy, które są zlecone, czy mogą być zlecone, żeby pojechać gdzieś i zrobić jakieś zdjęcia, przywieźć jakiś materiał. Tak między innymi w tym roku wyglądała Kamczatka. I są wyjazdy, na które zabieram uczestników fotowypraw. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to może pojechać wspólnie. Każdy z tych wyjazdów troszkę się różni. Ale każdy z tych wyjazdów jest na tyle ciekawy i na tyle interesujący, że zapada w pamięć. No, ciężko jest porównać fotowyprawy, czy mój wyjazd na Spitsbergen z wyjazdem na Kamczatkę, czy chociażby, nie wiem, z wyjazdem na Grenlandię i powiedzieć, co jest ciekawsze. Są po prostu różne, ale każdy z tych wyjazdów uważam za... Ciekawy. Tak. Dobrze, w takim razie, czy w Twojej kolekcji brakuje jakichś ujęć, jakichś kadrów, które koniecznie chciałbyś zrobić, na przykład w ramach tych właśnie wypraw? Zawsze po powrocie człowiek siada, patrzy co ma i mówi, a fajnie by było jeszcze mieć to i to. Znaczy zawsze możemy chcieć więcej i to... Czyli pozostaje taki niedosyt po każdej wyprawie, że chciałoby się zawsze coś jeszcze... Zawsze możemy chcieć więcej. Jeżeli mamy pięknie sfotografowanego, nie wiem, lisa na Islandii, to zawsze moglibyśmy chcieć, żeby jeszcze w tle była zorza polarna albo księżyc w pełni, więc tak naprawdę zawsze można od tych fotografii wymagać więcej i to jest też fajne, że w jakiś sposób nas to mobilizuje do dalszej pracy. No nie ma chyba takiego tematu, który uważałbym, że jest całkowicie zamknięty i nie jestem w stanie dorobić żadnego ciekawego zdjęcia. Foki szare są bardzo dobrym przykładem. To jest temat, na który ja spędziłem mnóstwo lat, jakby fotografując foki szare. Fotografowałem narodziny fok szarych, fotografowałem foki szare pod wodą. Natomiast cały czas mam świadomość, że tam mimo mnogości tych wykonanych zdjęć, tam jeszcze jest dużo do zrobienia, jeżeli mieć by pomysł na to, żeby te zdjęcia były jakieś nowe, świeże, lepsze. A czy pomysły przychodzą Ci same do głowy, czy może korzystasz z inspiracji, czy masz swoich fotograficznych guru? Mam mnóstwo fotograficznych guru. To jest bardzo fajny temat. Znaczy, to jest temat, nad którym ja teraz między innymi pracuję na blogu, czyli podpatrywanie innych, inspirowanie się innymi. Oczywiście, że tak, oczywiście, że oglądam mnóstwo fotografii. Tak naprawdę, odkąd zacząłem zajmować się fotografią, jeszcze w czasach tradycyjnej fotografii, fotografii analogowej, ja spędzałem też godziny na to, żeby przeglądać albumy, żeby jeździć po wystawach. Jak tylko się pojawiała jakaś wystawa, nie wiem, Wiersz z Galery na przykład, czy w Zachęcie Fotograficzne, to odwiedzałem i starałem się to wszystko oglądać.
oglądać, być na bieżąco. Teraz jest dużo łatwiej, znaczy może nie jest to tak fajnie wyeksponowana fotografia jak na wystawie fotograficznej, ale dużo łatwiej jest z tego powodu, że mamy dostęp chociażby do Instagrama, do Facebooka, do różnego rodzaju stron internetowych, więc możemy na bieżąco śledzić dziesiątki, setki fotografów z całego świata, codziennie robiąc sobie prasówkę i przeglądając zdjęcia na przykład na Instagramie. No tak jak mówię, no, nie ma co porównywać, no bo co innego wydruk w galerii, a co innego mały ekran na telefonie czy na komputerze, ale mimo wszystko czyjąś pracę widzimy, więc oglądam dużo zdjęć i oczywiście jakby nie ma boskiej siły, żeby się nie inspirować, żeby nie podpatrywać pewnego rodzaju technik, pewnego rodzaju pomysłów, pewnego rodzaju miejsc, więc jak najbardziej się inspiruję. Jeśli chodzi o fotografów, których uwielbiam czy których śledzę, no to od już grubo ponad 10 lat jakby dla mnie takim topowym fotografem, który dla mnie jest bardzo dużym guru, jest Paul Nicklen, którego poznałem w 2007 roku na Spitsbergenie podczas polskiej wyprawy polarnej. No nieustająco jesteśmy w kontakcie, nieustająco gdzieś tam sobie mailujemy, ale cały czas uważam, że naprawdę robi dobrą robotę. Robi dobrą robotę i jest też daleko, daleko z przodu troszkę względem innych fotografów. No, o czym też świadczy kilkukrotna nagroda WordPress Photo, kilkukrotna nagroda Wildlife Photographer of the Year, tak więc jest fajnie. Dobrze. Foto Wyprawy to książka, którą wydałeś. Powiedz nam, jak do tego doszło, co się stało, że tak naprawdę zdecydowałeś się na ten krok. To też był długi temat i długa historia. Znaczy zaczęło się od warsztatów fotograficznych. I podczas prowadzenia warsztatów fotograficznych gdzieś padł temat, że o, fajnie by było, jakby to wszystko było gdzieś spisane, było w charakterze jakiegoś poradnika i tak dalej, i tak dalej. Ja w tym samym czasie myślałem o tym, żeby wydać album. Już wtedy myślałem o wydaniu albumu. I jakby syntezą tych dwóch pomysłów było wydanie książki, która jednocześnie będzie miała formę troszkę albumową, czyli będzie prezentowała te fotografie, z drugiej strony będzie poradnikiem, ale nie kolejną książką, nie kolejną publikacją, czym jest głębia ostrości, co to jest czas otwarcia migawki, jak jest zbudowany aparat, bo takich książek jest mnóstwo na rynku, tylko takim troszkę innym podejściem do nauczania fotografii, trochę o filozofii fotografii. Założenie było też takie, żeby to było na tyle proste i jakby nieodstraszające dla ludzi niezwiązanych z branżą fotograficzną. Znaczy, żeby to też łatwa była książka do przeczytania dla kogoś, kto, tak jak moja mama, no, która fachowe słownictwo pewnie fotograficzne by ją odrzucało, natomiast z przyjemnością posłucha historii na temat tego, jak jakieś zdjęcie powstało, a przy okazji też nauczy się, no bo też pewna część wiedzy była przekazywana. Czyli dodać mogę tylko tyle, że skończył się nakład, więc w zasadzie jesteśmy na etapie walczenia czy myślenia, co dalej, czy wydanie poprawione, czy dodruk, ale tak, znaczy jakby w samym wydawnictwie już nie ma, choć w księgarniach jeszcze gdzie nie, gdzie to już u mnie, tak, już u mnie na stronie. Ale trzeba już przez stronę nie upatrzyć. Ale kończy się, tak. Dobrze, w takim razie można powiedzieć, że jesteś zwolennikiem przelewania fotografii na papier. Przede wszystkim, znaczy naturalną cechą, czy naturalną koleją rzeczy w przypadku fotografii jest zakończenie i powiększenie. No tak było odkąd fotografia powstała, znaczy pomijam oczywiście diapozytywy, no bo to przezrocza rzucane na ścianę, ale tak naprawdę mówiąc o fotografii, o tradycyjnej fotografii, zaczynamy od robienia zdjęcia, kończymy na wyjęciu z kuwety odbitki i wysuszeniu jej, czy to w suszarce, czy na sznurku, więc tą fotografię zawsze możemy dotknąć, możemy zobaczyć, jak wygląda na papierze, oprawić w ścianę, przejrzeć i tak dalej. To, co się zmieniło w czasach fotografii cyfrowej, to, że dochodzimy jakby etap wywoływania, który kiedyś też był na barkach fotografa, teraz też jest na barkach fotografa, etap wywołania nie kończy się uzyskaniem wydruku. Znaczy bardzo wielu fotografów profesjonalnych czy nawet amatorów kończy na momencie obróbki, natomiast nie dostaje fizycznie odbitki. Tak. Więc to jest kolejny etap, czyli etap druku, który no, uważam, że jest kluczowy. No, jakby co innego jest zobaczyć zdjęcie na monitorze, a co innego jest zadbać o każdy najmniejszy detal, mieć tą odbitkę, dotknąć, poczuć papier, poczuć gramaturę, zobaczyć jak błyszczy, więc jak najbardziej. Dobrze, fotografujesz dziką przyrodę, dzikie zwierzęta. To bardzo niebezpieczne zadanie. Powiedz nam, była jakaś taka sytuacja w ciągu twoich wypraw, taka, którą uważasz za najbardziej ekstremalną?
Znaczy tak, że bardzo niebezpieczne bym pewnie nie przesadzał. Znaczy ja przykładam dużą uwagę do tego, żeby to były rzeczy, żeby to było działanie, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem. Zwłaszcza jeżeli mówimy o fotowyprawach takich, gdzie ktoś bierze udział w tych wyjazdach. Fotografując samemu oczywiście robię rzeczy w sposób troszkę inny może, czy jakby jestem w stanie zdecydować się na coś innego, czy na coś więcej niż w momencie, jeżeli gdzieś tam prowadzę grupę, czy towarzyszę jakiejś fotowyprawie. Oczywiście na przestrzeni tych lat było ileś tam sytuacji mniej lub bardziej stresujących. Jeśli chodzi o współpracę ze zwierzętami, no to na pewno mam na koncie atak woła piżmowego, który był w Norwegii, gdzie rzeczywiście jakby woł przekroczyłem jakby tą barierę, czy dla niego, no bo to jest też kwestia osobnicza, przekroczyłem tą barierę, gdzie on niestety poczuł się zaniepokojony. Co też było dziwne, no bo jakby wszystkie pozostałe osobniki w stadzie totalnie mnie ignorowały, natomiast jeden z tych osobników, gdy zobaczył, że mam w jego kierunku wykierowany obiektyw, po prostu na mnie pobiegł w moim kierunku, zatrzymując się trochę przed obiektywem. To też pokazuje, że jak bardzo byśmy się nie przygotowywali, jak bardzo byśmy się nie uczyli o danych zwierzakach i jak bardzo byśmy chcieli być w sposób taki nieingerencyjny dla zwierząt, zachowywać się w sposób nieingerencyjny dla zwierząt, zawsze możemy trafić na jakiegoś niezrównoważonego osobnika czy nerwowego. Ale to samo jest wśród ludzi. Znaczy, jadąc metrem też możemy patrzeć ludziom w oczy i w końcu popatrzymy na osobę, której się to nie spodoba i nas będzie chciała zaatakować, więc jakby niczym tu się nie różnimy. Wół piżmowy, myślę, że to jest taki rzeczywiście moment, który mógł się skończyć źle. Miałem sytuację nurkując z fokami, gdzie wydawało mi się, że zaplątałem się w sieć i że to będzie też jakby niebezpieczne, natomiast okazało się, na szczęście śmieszniej jest to wspominać, okazało się, że foka złapała moją płetwę w zęby i zaczęła ciągnąć w przeciwnym kierunku. Było trochę nerwów, no ale zakończyło się dobrze. Natomiast jak dotąd takiej sytuacji bardzo podbramkowej, że coś poszło nie tak, nie mam. No ale jak to w życiu, no nigdy nie wiadomo co. On poszło tak dalej, tak. I zostało. Dobrze, niebawem wybierasz się na kolejną wyprawę, tym razem do Grecji z zwycięzcami konkursu, który organizujemy z Olympusem. Powiedz, czego mogą się spodziewać uczestnicy? Mam nadzieję, że nie aż tak ekstremalnych sytuacji, ale może uchylisz rąbka tajemnicy. To jest wyprawa organizowana przez Biuro Podróży Wyprawy Fotokom.pl, czyli biuro, które jest poświęcone głównie fotowyprawom. Czyli jeździmy pod kątem fotografowania takich na fotowyprawach. Czego można się spodziewać? No jest to wyjazd na ptaki, stricte tematyczny, czyli jest to wyjazd, gdzie będziemy fotografować tylko i wyłącznie ptaki, pelikany kędzierzawe i flamingi. Spodziewać się można mnóstwa ciekawych kadrów i mnóstwa ciekawych motywów. Znaczy, po pierwsze, ptaki są bajeczne, są pelikany kędzierzawe, więc są kędzierzawe. Wyglądają generalnie jak skryckówki, poczynając od dzioba poprzez oko i poczochrany łeb. Czasu jest na tyle, że jesteśmy w stanie przekrojowo troszkę zrealizować temat, czyli zrobić zarówno ujęcia szerokokątnymi obiektywami z mniejszej odległości, ujęcia długoogniskowymi obiektywami, zwłaszcza jeśli chodzi o flamingi, mrożenie ruchu w locie, jakieś walki o zdobycz i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest przekrojowo, temat jest przedni, znaczy same pelikany są świetne. Fotografujemy tak, jak profesjonalnie realizując materiał, łapiąc najciekawsze godziny czasu, godziny dnia, czyli zaczynamy o wschodzie, fotografujemy o złotej godzinie, kończymy zachodem, fotografujemy o złotej godzinie. W momencie, gdy jest najmniej ciekawe światło, mamy czas na to, żeby odpocząć. I tak generalnie te wszystkie fotowyprawy są układane, żeby fotografować tak, jak podczas realizowania materiału, na przykład dla National Geographic. Oczywiście nie zawsze się da, bo zawsze z grupą pracuje się trudniej niż samemu, tak? No ciężko jest nagle stwierdzić, o kurde, fajne światło, to zostanę tu jeszcze 2 dni, rozbijam namiot i śpię. No jakby mamy pewnego rodzaju ograniczenia, ale dążymy do tego, żeby ten wyjazd był jak najbardziej owocny pod kątem fotograficznym. Powiedz mi, czy trudno było wybrać zwycięzców konkursu zdjęć? Było ponad 1000. Czy decyzja była trudna? Trudno było przede wszystkim z jednego powodu, znaczy w momencie, jeżeli wszystkie nie mamy podzielonych kategorii, to wybór jest też jeszcze mniej intuicyjny, jeszcze mniej klarowny, bo znowu porównując piękny akt do pięknego zdjęcia przyrodniczego, do rewelacyjnego streetu,
ciężko jest je w jakiś sposób podzielić i powiedzieć, że nie wiem, akt jest ładniejszy na przykład niż piękne zdjęcie wiewiórki, tak? Więc też jakby podczas wyboru jury starało się w jakiś sposób troszkę ujednolicić, tak żeby było troszkę takiej fotografii, troszkę takiej fotografii, troszkę takiej fotografii, ale wybór był trudny. Znaczy jest trochę zdjęć takich, które nie do końca dają się do... Znaczy nie do końca wiadomo co wybrać, tak? Które jest ciekawsze, które jest fajniejsze. Dobrze, w takim razie życzymy Wam niesamowitych ujęć podczas wyprawy. Już nie możemy doczekać się efektów. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki, a z Wami widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.